wystawa pod tytułem Borowiczanie, 70. rocznica deportacji do łagrów sowieckich, została otwarta w listopadzie w 2014 roku i ma za zadanie przybliżyć dzieje obozu numer 270 w Borowiczach. Historia tego obozu jest, myślę, nie tylko dla młodego pokolenia, ale także dla tego starszego, bardzo mało znana. Zachowało się także niewiele dokumentów, więc wystawa jest tylko, pokazuje fragmentaryczne dzieje obozów w Borowiczach, ale także 18 podobozów, które wchodziły w skład tego obozu. Dlaczego w tym miejscu została zorganizowana? W Muzeum Martyrologii pod Zegarem. Dlaczego w tych celach byłego aresztu Gestapo, ale także i aresztu NKWD? Ano dlatego, że 18 listopada 1944 roku z zamku z Lublina poszedł duży transport więźniów, akowców do właśnie zespołu łagrów numer 270. W tym transporcie było około 600 więźniów z naszego województwa lubelskiego. W ogóle transporty do Borowicz odbywały się z trzech miejsc. Z Lublina, to był właśnie ten 18 listopada 1944 roku, z Przemyśla i dwa transporty z Sokołowa Podlaskiego. Kim byli aresztowani? Aresztowani i deportowani do łagrów byli to żołnierze, no mówiąc, szeroko rozumianego tutaj struktur, szeroko rozumianych struktur państw, polskiego państwa podziemnego. Byli to żołnierze niżsi rangą. Bez żadnego wyroku zostali aresztowani, brutalnie przesłuchiwani w aresztach NKWD na terenie Lublina, osadzani w więzieniu na zamku, mówię tu o transporcie lubelskim, i bez żadnego wyroku deportowani w bydlęcych wagonach, bez żadnego zarzutu, w głąb Rosji. Rzeczywiście pobyt w tym obozie jest udokumentowany na tej wystawie poprzez relacje, bo dokumenty bądź są w archiwach rosyjskich, jeszcze dostępu do tych archiwów nie ma, więc na wystawie autorka scenariusza posiłkowała się relacjami więźniów, którzy powrócili z Borowicz. Kolekcja prezentowana na tej wystawie jest to kolekcja borowiczańska więźnia, który wyszedł stąd z zamku, z Lublina, porucznika Armii Krajowej Mieczysława Jędruszczaka. I na wystawie tej znajduje się kurtka poniemiecka, w której wraca Jędruszczak tutaj do Lublina. Także są różańce, pudełka wykonane tam w obozie w Borowiczach. Wystawa zorganizowana w 70. rocznicę uświetniała także konferencję, która była przeprowadzona przez środowisko borowiczańskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przechodząc po wystawie, a wystawa jest prezentowana w celach byłego aresztu Gestapo i NKWD, możemy, widz zwiedzający, może zobaczyć, które przywieźli więźniowie ze sobą z łagrów, a także dokumenty, które wydano w Borowiczach i z którymi wracali do Polski. Dokumenty, które były wypełniane i wydawane w Białej Podlaskiej. Bo generalnie trzeba zaznaczyć, że łagiernicy wracali bez niczego. Nie mieli żadnych dokumentów i
dopiero tutaj otrzymywali zaświadczenia z fotografią i bilet w miejsce, do miejsca, do którego wskazali. Był im wydawany bilet, także otrzymywali paczki od UNRWA. To była taka procedura. Oczywiście w zespole łagrów numer 270 była duża śmiertelność, że ci, którzy trafili, a było ich blisko 6 tysięcy, nie wszyscy wrócili. Ciężkie warunki panujące w obozie, wyczerpująca praca, fatalne warunki sanitarne spowodowały, że ponad 600 więźniów na zawsze zostało na obcej ziemi. Powroty do Polski rozpoczęły się w 1946 roku, na początku roku, od stycznia. Były spowodowane tym, że władza ludowa już się umocniła i te osoby, które, no generalnie trzeba powiedzieć, nie zagrażały władzy ludowej, no stwierdzono, że mogą wrócić do kraju. Gdy ci więźniowie wracali, nakazano im, żeby absolutnie to, co działo się w obozie, nie było przekazywane. I ten lęk o siebie i o rodzinę wśród tych więźniów no, trwał do lat 1990 nawet roku. Dopiero to środowisko Borowicza zaczęło się integrować, tworzyć ramy organizacyjne od 1992 roku. Między innymi pokłosiem ich starań zostały wydane księgi borowiczańskie, gdzie umieszczono relacje, noty o poszczególnych więźniach, fotografie więźniów i autorka scenariusza także korzystała do tej wystawy z tych materiałów. Została także odtworzona na wystawie cela, tak jak to mniej więcej wyglądało miejsce spania i odpoczynku więźniów uwięzionych w Borowiczach. Tam także są zaprezentowane w tej celi przedmioty, które służyły do, były pomocne w życiu codziennym, czyli warsztat jakiś szewski, naczynia zrobione z puszki, tarki, waga na chleb. I oczywiście oglądając to wszystko, zwiedzający może w jakiś sposób sobie przybliżyć, jakie warunki panowały w tym obozie. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie muzealnicy przekazać to, co działo się tam, ale przynajmniej w jakiejś części ta historia tych miejsc, tych obozów może być poznana przez młode pokolenie. Wystawa będzie prezentowana do marca 2015 roku. Jest wystawą czasową. Do wystawy został wydany informator Borowiczanie 70. rocznica deportacji do obozów sowieckich. No, autorką scenariusza jest Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii pod Zegarem, ale w tym informatorze także tekst napisała prezes środowiska Borowiczan, pani Dorota Adach, której ojciec był więziony tam właśnie w obozie. Na wystawie są także dokumenty i ten jedyny dokument w języku rosyjskim, z którym przyjechał ojciec, jest prezentowany na wystawie. Jest to rzeczywiście bardzo cenny dokument. W informatorze są umieszczone fotografie, protokoły, protokół powołania, bo jeszcze tam w Borowiczach, i to jest też takie bardzo znamienne, byli żołnierze więzieni tam, stworzyli organizację borowiczańską. Czyli tam, w tym obozie postanowili utworzyć Stowarzyszenie Borowiczan, które miało za zadanie upamiętnić to, co się działo w tym obozie i tych, którzy byli. I właśnie w tym informatorze jest ten protokół.